Przyjaciele, nazywam się Julita Korgol. I teraz, gdy słyszycie te słowa, to tak samo ja usłyszałam prawdziwą Ewangelię, kiedyś tak jak wy teraz. I w ten sposób, oddając życie Jezusowi, ufając temu Jezusowi, który jest prawdziwy, narodziłam się na nowo. Tak samo jest to możliwe teraz dla was. Tak samo wy teraz możecie narodzić się na nowo, gdy przyjmiecie do swojego serca prawdziwą Ewangelię, gdy uwierzycie w Jezusa i w to, że za was umarł na krzyżu, za wasze grzechy i zmartwychwstał i wstąpił do nieba, jest żywym Bogiem i panuje. Jest powiedziane, że na Jego imię i tylko na Jego imię i na nic więcej zgina się każde kolano na niebie i na ziemi. To jest mój Bóg, to może być także twój Bóg. To jest Bóg, dzięki któremu zwyciężam. To jest Bóg, który uzdrowił mnie, gdzie miałam nowotwór w piersi. To jest Bóg, dzięki któremu nie choruję na tarczycę, choć kiedyś przez wiele lat brałam leki. To jest Bóg, dzięki któremu się nie boję. To jest Bóg, dzięki któremu całe moje życie jest podniesione, a wcześniej się bałam, a wcześniej nie wiedziałam do końca, jak żyć. Skończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, skończyłam Wydział Prawa. To jest najlepszy Wydział Prawa w tym kraju. Zaczęłam pracować, skończyłam studia podyplomowe. Myślałam, że zdobędę ten świat dzięki swojej ciężkiej pracy. Jak dużo z was teraz też tak myśli. Jesteście na starcie swojego życia, na starcie do swojej kariery. Myślicie, że gdy zdobędziecie mnóstwo pieniędzy, to będziecie bardzo szczęśliwi. Ja też byłam w tym miejscu i też tego szukałam. Ale im więcej było tych pieniędzy, im więcej zdobywałam tego, co oferował świat. Proszę pana, to jest powiedziane, że to, co słyszymy na ucho, mamy głosić na dachach. Nigdy już każda osoba, która słyszy teraz o Jezusie, nie będzie mogła powiedzieć, że nie usłyszała Ewangelii. Nigdy już nie będzie mogła powiedzieć, że prawda do niej nie dotarła. Kochani, ja biegłam tak jak wy, szukając wszystkiego tego, co oferuje ten świat. Wyszłam za mąż. Mój mąż był partnerem w bardzo dużej kancelarii prawniczej w tym kraju. Zatrudniali 200 osób. Im więcej mieliśmy pieniędzy, tym większą pustkę w środku czułam. Chodziłam do pracy i się zastanawiałam, czy to tak będzie wyglądało do końca moje życie, że im więcej wezmę garściami z tego, co oferuje świat, tym bardziej pusta będę czuła się w środku. Urodziłam dwoje dzieci. Ale nic mi nie dawało szczęścia, nic z tego, co oferował świat. Z pozoru człowiek sukcesu, z pozoru człowiek szczęśliwy, ale wewnątrz siebie, gdy zostawałam sama, wiedziałam, jaka jest o mnie prawda. Wiedziałam, że się boję i wiedziałam, że nie jestem szczęśliwa. Że to wszystko, co mam dookoła, to jest jakiś pozór szczęścia, coś, za czym biegnę i nigdy się nie mogę nasycić, tak jakbym wchodziła na drzewo. Patrzyła coraz wyżej. Widziała złoto, ale w ustach czujesz błoto. I każdy z was stoi na starcie do takiego życia. Jest tutaj wśród was bardzo dużo młodych ludzi, którzy myślą, że dzięki wykształceniu, ciężkiej pracy, temu, co osiągnął, będą mieli sukces i staną się szczęśliwi, że zasłużą na podziw innych ludzi, bo przecież tak naprawdę wielu z was o to chodzi. Żeby inni was docenili. Ja też chciałam być doceniona przez innych ludzi. Chciałam zasłużyć na ich podziw całym swoim życiem. Myślałam, że to o to chodzi. I wtedy, tak jak teraz do was, dotarła do mnie Ewangelia o Jezusie. I dla mojej wykształconej głowy było to coś, co ryło mi głowę. Mówię, jak o Jezusie, kiedy ja w ogóle nie myślę o Bogu. Kiedy ja myślę o tym, co oferuje ten świat. Co ja mam zrobić z tym Jezusem? Dotarła do mnie Ewangelia o tym, że On za mnie umarł na krzyżu, że zmartwychwstał i że muszę narodzić się na nowo, bo inaczej niebo nie będzie moim udziałem. Ani tu na ziemi, ani gdy już umrę. Jest powiedziane, że dla człowieka bogatego, nawet w duszy swojej, trudno jest wejść do nieba, bo on wszystko to, co uzyskał, wydaje mu się, że dzięki swojej ciężkiej pracy, trudno jest mu przyjść z tym do krzyża. Mówi, to ja chcę być sobie Bogiem. I ja taka byłam. Ale gdy dotarła do mnie ta Ewangelia, to ja już wiedziałam też,
że to wszystko, co oferuje świat, nie daje szczęścia. Więc postanowiłam poniżyć całe bogactwo mojej duszy i powiedzieć: zaufam Tobie, Jezus. Zaufam Tobie. Bo jest to coś, co teraz wysłyszycie, co wewnątrz siebie czułam, że jest prawdą, a Duch Święty na moje tak przekonywał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Przekonywał mnie, że całe moje życie w obliczu krzyża Jezusa jest naprawdę niewiele warte. I przekonywał mnie o tym, że jeżeli Mu zaufam, jeżeli zaufam Jezusowi, to zacznę nowe życie, życie, którego nie znam. W taki sposób przyszłam do Jezusa i aktem mojej decyzji oddałam Mu swoje życie. Powiedziałam: potrzebuję Cię do mojego życia, bo nie wiem, dokąd do końca zmierzam. I nie wiem, co ze mną będzie. I jestem w środku pusta. I taka jest o mnie prawda. Narodziłam się z Bożego Ducha, tak jak teraz Wy możecie się narodzić. Przez akt wiary w Jezusa, przez to, że uwierzyłam, że za mnie umarł na krzyżu, za każdy mój grzech, że zmartwychwstał, że jest żywym Bogiem, że króluje. Królestwo stało się moim udziałem, zbawienie stało się moim udziałem, zmartwychwstanie Jezusa stało się moim udziałem przez akt mojej decyzji. Nie trzeba niczego czuć w emocjach. Trzeba mądrze decydować, trzeba podjąć decyzję. To jest wasza odpowiedzialność, podjęcie tej decyzji. Nikt za was tego nie uczyni. Bóg wam dał wolną wolę, mi też. Ja dokonałam mądrego wyboru, wybrałam Jezusa. Wy też możecie to zrobić. Przez to, że uwierzyłam w krzyż, że na krzyżu wykonało się uwolnienie, uzdrowienie, moje zbawienie i wasze, zostałam uzdrowiona z guza piersi. Zostałam uzdrowiona z choroby tarczycy. Może jesteś chory teraz na cokolwiek. Może masz guza, może jakąś chorobę przewlekłą. Może coś innego, gdzie lekarze ci powiedzieli, że jest to nieuleczalne. A może zwykły ból zęba. Może masz depresję albo lęki. Przychodzi jesień, zewsząd straszą, że to jest okres depresji. To nie jest prawda. Jezus na krzyż wziął każdą chorobę. Ja jestem tego dowodem, że na krzyżu wykonało się uzdrowienie. Chodź do nas, położymy na ciebie ręce. Możesz być zdrowy, musisz tylko podjąć decyzję, że chcesz. Tylko że chcesz tam. Podjąć do nas. Że chcesz do nas podejść. Nie bądź jak ten człowiek, który idzie i krzyczy, a ginie. Jest przecież powiedziane, że mowa o krzyżu jest głupotą dla tych, którzy idą i giną, ale mocą Bożą, mogącą podnieść życie tego, który uwierzy. Ja jestem tego świadectwem. Możecie w internecie pod imieniem Julita Korgol znaleźć moje świadectwo, znaleźć dowody z mojego życia. Świadczę o Bogu, którego znam. O Bogu, którego może poznać każdy z was. On jest taki sam dla pijaków i dla biznesmenów, dla biednych i dla bogatych. Dla tych, co gwałcą, dla tych, co piją, dla tych, co ćpają i dla studentów i dla wykładowców akademickich. To jest ten sam Bóg i ta sama Ewangelia. Nie ma innej. I każdy musi narodzić się na nowo, jeżeli chce wejść do Królestwa, jeżeli chcę mieć niebo już tu, też na ziemi. Ja mam. Zastanów się, czy ty też tak masz. Ja mam, bo mądrze zdecydowałam. Posłuchajcie, krzyż Jezusa to nie jest jakieś drewienko, co wisi na ścianie. To nie jest też ten krzyżyk, który nosicie na rzemyku czy na łańcuszku wokół swojej szyi. To nie jest krzyż. Krzyż Jezusa to jest miejsce, w którym Bóg pokazał swoją miłość do człowieka. Umarł na krzyżu po to, żebyśmy my mogli żyć. Do chwały jesteśmy powołani, a nie do lęku, depresji czy choroby, nie do nieszczęścia. Do chwały jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani, żeby żyć i zwyciężać. To jest dla każdego z was.
To jest naszym udziałem. Świadczymy tutaj dla was swoim życiem. Cóż zrobicie, jeżeli naszego świadectwa nie przyjmiecie? Gdzie pójdziecie? Jak będziecie żyć? My wiemy, bo mądrze zdecydowaliśmy. Krzyż Jezusa to jest wyraz miłości Boga do człowieka, bo pokochał nas tak, że Syna swego dał, że przyszedł i umarł za nas, żeby ci, którzy uwierzą, mogli żyć i zwyciężać, żeby niebo tu na ziemi i niebo po śmierci było naszym udziałem. Zastanów się, dokąd zmierzasz. Zastanów się, kim dla ciebie jest Jezus. Zastanów się, czy Go znasz, czy naprawdę Go znasz. Jesteśmy kompletnie niereligijnymi ludźmi. Jesteśmy ludźmi, którzy realnie chodzą z Bogiem, którzy doświadczają Go każdego dnia, dla których jest On żywy, doświadczają Jego życia i żywej relacji każdego dnia. Bóg to jest dobry tata, nie zsyła żadnych chorób, żadnych nieszczęść, nic złego, co się stało w twoim życiu, nie stało się dlatego, że spowodował to Bóg, ale stało się dlatego, że tak jak jest Bóg, tak samo na ziemi jest diabeł. I tylko przez wiarę w Jezusa, przez wiarę w Jego krzyż, możesz panować nad diabłem. Nie ma innej drogi do zwycięstwa. Tego doświadczamy każdego dnia w swoim życiu. Żywego Boga, taty, taty, który z miłości oddał życie na krzyżu. Bóg jest dobrym Bogiem. Takiego Boga znamy. Tego, który pomaga mi zwyciężać każdego dnia. Możecie też podjąć taką decyzję, że będziecie chodzić z Nim za rękę. Ale możecie odrzucić te słowa. Możecie odrzucić te słowa. I królestwo nigdy nie będzie waszym udziałem. Bo jest powiedziane, że teraz, gdy mój głos słyszycie, leży przed wami błogosławieństwo albo przekleństwo. Teraz wybieracie życie albo śmierć. Wy decydujecie. Wy decydujecie. Musicie mądrze zdecydować, jeżeli chcecie żyć. Musicie narodzić się z Bożego Ducha, zaprosić Jezusa do swojego życia, jeżeli chcecie żyć. Nie ma innej drogi. Dla każdego z nas ta droga jest jedna, bo Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem i jest drzwiami. Drzwiami. Nikt inaczej nie przychodzi do nieba i do Ojca, jak przez Jezusa, bo On jest drzwiami. Nie możecie sobie na niebo zasłużyć. Zbawienie jest za darmo z łaski, czyli z niezasłużonej dla nas przychylności Bożej, żeby nikt się nie trudził. Zbawienie jest przez wiarę w Jezusa, nie przez to, że jesteś dobrym człowiekiem. Nie zasłużysz sobie na niebo. Nie ma takiej opcji. Bóg powiedział w swoim słowie, że zbawienie jest z łaski i przyzna się tylko do swojej prawdy i tylko do swojego prawdziwego słowa. Nie przyzna się do twoich uczynków, jeżeli tak myślisz. Zbawienie jest za darmo, nie możesz na nie zasłużyć. Możesz dostąpić zbawienia przez to, że uwierzysz w Jezusa. Zobaczcie, ile tu wśród was jest młodych ludzi na starcie do swojego życia. Możecie podjąć mądrą decyzję. Możecie się narodzić z Bożego Ducha, zwyciężać każdego dnia, mieć diabła pod stopami. Albo możecie się odwrócić tyłem i pójść dalej. I królestwo nigdy się nie stanie waszym udziałem. Musicie mądrze decydować. To jest dzisiaj ten dzień, w którym słyszycie mój głos i podejmujecie decyzję. Alleluja! Alleluja!